Dzisiaj jedziemy na Holmenkollen. Kasia? Jak? Kasia nie lubi, jak ją pyta zawsze. Kasia, jak twoje wrażenia? No, Kasia, jak moje wrażenia? Dopiero jedziemy na Holmenkollen. Czy zapał, czy fajnie, czy nie możesz się doczekać. Ja chcę usłyszeć coś takiego. Fajnie pogadać. Cieszę się, że wyszliśmy z domu. No to super, to jedziemy. Czerwoną strzałą. Czystą. No bo byś umyła samochód, a nie. Wozić to się wozi, ale umyć nie ma komu. Był jeden parking tu u góry, naprzeciwko Muzeum Narciarstwa. A oczywiście nie na nim, tylko niżej na parkingu i z buta musimy drołować. I tak nieźle, bo Paulina chciała jechać na parking 4 km stąd i przejść pieszo. A kto powiedział, o fajna pogoda, ja bym z chęcią poszła pieszo. Nie. Kasia, wow. Jak? Pierwsze wrażenia. Wow! Tak ale stromo! No, z Kasi tak zobaczyłyśmy, że... Ja się boję wchodzić po tych sodach trochę, są tak strome. Zobaczcie, jaki to ma mocny taki łuk, a oni czasem w telewizji jak mocne, się przewracają i lecą przed tutaj... Kurde. Tak, oni tutaj lądują, tak? Zobacz jeszcze jak... Chociaż to już... Czekaj, bo zawsze jest tak pierwsza czerwona linia i druga, wiadomo, to już jest no, daleko, już, nie? Tam już fajnie, no. A tam to już jest zielony kawałek, no, to widać to tutaj delikatnie. Już tak ten... Ale kurczę... No ale są tacy, co się, wiesz, wywalają i spadają gdzieś tu. To już bardzo stromo. No co my tak. Crazy, wow. No ale ja bym nie skoczyła. Chodź, idziemy po sobie do góry. Strasznie wielkie te stopnie, zobaczcie. Do łokcia. Kasia już panikuje, się przecież nie wywalę. No idziemy. No chodź. Kasia jak zwykle cykor. Jak nie ośla łączka 2 godziny, to po schodach się boi iść. Bardzo się nie czuję komfortowo. Oh my god. Robi robotę. No jeszcze nie jesteśmy na samej górze. Serce wali, bo mnie tak stresuje, bo to jest tak strome. Sakra. Co tak jest strome? No jest strome. Mam tak stromo iść i się boję troszkę. Dla chętnych, oczywiście za opłatą, jest możliwość, żeby zjechać na zipline. No teraz wam pokażemy z góry, bo wcześniej... was i lecicie. Tam head, head. Symulator nart. O, to 130 km godzinę. Tak mnie ściągnęło do boku, chyba się kraj. Proszę, dzielna Kasia. Zejście 0 na 10, nie polecam. Właśnie, to są strome schody. No są strome. Dla ludzi, którzy boją się wysokości, nie polecam. Bo ja się nie boję, ale i tak czułam się tak... I boli nadgarstek teraz. Boli, bo tak się trzymasz tej poręczy i jest tak stromo, ale... No Kasia, trzeba wejść. Jak masz piękne paznokcie, wiosenne. A to mi stylistka Paulina zrobiła. Daj spokój. Zaraz stylistka. Dobra, jest dowód, że byłyśmy na skoczni. Anio, jeszcze tylko się wybrać, jak są jakieś zawody. No właśnie, chciałam w tym roku, ale jakoś nie było z kim. A nie dlatego, że 600 koron czy 700 za bilet, jak mi wcześniej powiedziałaś? Ale jeszcze chyba ekipa tym zapłaciła, ale tak myślałam, taka nie, pogoda no była... No bo to jest zimno, więc musisz mieć grupę ludzi, musicie być tacy, wiesz... No właśnie, fajnie, zwłaszcza, że od razu bym miała iść, to chciała mieć transparent, jakąś flagę, coś, tak, umalować tu, że biało-czerwono, to jest wuzela. No tak, na stadionach takie trąbki.
Obowiązkowo. No i wtedy bym poszła, tak. Padał deszcz, chyba taka chlapa była, zimno. To trochę nie. No to jak jest taka pogoda, to pewnie, jakby były bilety 50%, wtedy tam poszła. Pierwsze oznaki wiosny, poza tym jest piękne słońce. Zobacz jak tutaj, zobacz jak woda się to pokazuje. Wiosna. Cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znowu było lato. O, zrobiliśmy sobie super cute focie Polaroidu, będziemy miały na pamiątkę. O. Tych wspaniałych chwil spędzonych na Holmenkollen. Tego nie da się uwierzyć na zdjęciach. Tu po prostu trzeba być. Tu trzeba nagrać wideo na chyba. Na zdjęciach się nie da. Co za kapelutek w twoich okularach? No cute. Znaczy jaka cute dziewuszka w kapeluszku. Jak się coś ustawię. Paulina, powiedz co masz na sobie. Wiecie co, ja kupiłam ten kapelutek, bo ja lubię takie kapelutki, ale tak głupio czasem tak. Co głupio? Bardzo fajnie to wygląda. Ja lubię, tak. Jakie są sweet. Papa, nie przejmuj się tym, co inni mówią. Szali. Kasia mówi, załóż jeszcze płaszcz. Ale no bo jest zimno. On by nie pasował do outfita. Tak sobie tak. I idę. Już koniec, nie, poszłam. Proszę bardzo. Pan nie dojechał do końca. Nie dojechał i teraz trzeba naciągać. Patrz, tu był parking pass. Wiosna. Cieplejszy wieje wiatr. Wiosna. Holmenkollen. Jakby twojego Nissana liścia z góry, to by się naładował. Jechałyśmy Nissanem na Holmenkollen. Na mapie pokazywało mi do celu 3 km, 150 metrów i zeżarło 20 km na tym odcinku, więc mam nadzieję, że jak będziemy zjeżdżać, no to trochę podładujemy. A Kasia teraz ma żarcik, że jakby zjechał z Holmenkollen, to byś na pewno naładował na full. Jest taka możliwość. No to jest takie trochę stresujące jechać takim elektrykiem, kiedy jest napisane, że zostało ci, nie wiem, 100 km, a potem ci zjada 4 km, 1 km. No, to są ładowarki wszędzie, więc ikke stres. Ikke stres. I teraz opowiedz o tym kościółku. Będę opowiadać. Ja nie chcą wiedzieć, co za kościółek, nie wsiadam tu sami. Kościółek w takim skandynawskim stylu. Albo i nie. Taki drewniany i taka czarno-polowany. Moje vlogi nie będą informacyjnym, edukującym. Jedynym kościół, a tam? To są komentujący. Jeśli coś, to będą wiedzieć. Tak, musimy zrobić takie zdjęcia, jak sobie robią to, co po 50. Tak. Tak. Ale się śmieję. A sama będę miała po 50, będę chciała takie zdjęcia. Tak, z palmą. Przyjedziesz do mnie, to będzie, zrób mi zdjęcie z palmą. Tak, tam chciałam zbierać różę dziką. Mówię, jadę na rolkach, wezmę worek i zrobię swój dżem z dzikiej róży do pączków na tłusty czwartek. O. Rolki były na nogach, już jechałam. I był jeden zakręt. Jeden zakręt wszystko zmienił. Rozerwało mnie na połowę. Kolej nogą. Zasikasz. Nie masz tego brać, tego ja słyszałam tą historię. Poczekaj. No. Jechałaś sobie po dziką róży na hulajnocy i to był zły pomysł, tak? Tak, na rolkach. Dobry, bo ja już tak mówię, dobra, umiem w miarę hamować. Całą drogę, jedną dziesiątą drogi, jechałam czegoś tak na hamulcu, bo zjeżdżałam z górki i musiałam czegoś tak dociskać te rolki. Inaczej nie miałam hamować. No i już mówię, dobra, udało się całą tą trasę. Normalnie to było tak jak od tego kościoła. Stromo, w każdym razie. Tak, drzew, że taka długa trasa na hamulcu. I mi noga bolała od nacisku. No i powiedz sobie, o, już jestem na miejscu, tylko to muszę skręcić w dół. I wtedy miała taką ścieżkę do, wiesz, dla rowerzystów. No tak, no. No, taką fajną paską. No. Ale to nie był ten skręt, to tylko następny. I taki był ostry, góra, dziury takie w betonie i pełno kamieni. Mówię tak, albo wjadę na dziurę,
i do przodu wylecę. Mhm. A wiadomo, na kamień też do przodu i się pozabijam, bo taka była prędkość, nie przesadzam. No, musiałaś się jakoś zatrzymać, więc... No, i w końcu jak ci się skończyło, że się przewróciłam? Nie wpadłaś w dziurę? Po prostu była taka prędkość, że ja chyba się do tyłu po prostu noga ci jakaś... Plecak miałam co zdarty, ramię miałam zdarte. I po... tyłek obity. Mój tyłek, nawet nie powiem, że pośladki, żeby obite, bo to... To było zbyt mało powiedziane. Chciałam wziąć... Tak, najpierw usiadłam, upatrzę, czy nikt nie jedzie, nikt nie jechał. A nikt nie szedł, to mówię, uff, mogę chwilę dojść do siebie. Normalnie tak się w głowie kręciło. Ciś puls serca tak... No to jak zasuwałaś na rolkach. I ten... I nie wiedziałam, czy mam wstać i jechać dalej, bo nogi już mi się trzęsły. Mhm, adrenalina. Czy hulajnogę. No to wziąłam, zdjęłam te buty, rolki. Nie będę mówić tu cenzurne słowo, bo wiesz... Musiałam chusteczkę sobie włożyć, nie powiem gdzie. Nie powiem, a powiem. No i wziąłam hulajnogę, pojechałam do domu. I na tym się skończyła moja podróż. 2 tygodnie mogłam usiąść na dół. Aha, bo ci ten krzak przypomniał o dzikiej róży i tej całej historii. No. I to były twoje początki z rolkami. Początki i koniec. Bo od tej pory to już... No ja jeździłam później. Jeździłaś? Nie, bo to już się kończył sezon. No bo a teraz masz uraz, tak? Nie mam uraz, ale rok temu nie miałam kiedy wyjąć z tych rolek, bo zawsze albo deszcz padał, albo coś, mm-hmm. Albo chciało się moim. No to Paulina, trzeba odczarować, jechać na rolkach po dziką różę do pączków. Daję mi na rolkach jeździć. Proszę więc bardzo. Mam z kim jeździć, tylko właśnie jak trochę chęci, trochę czasu, trochę pogody. Muszę najpierw drogi wytrzymać, bo wszędzie przecież taki kamień jak tutaj, no to jak to na rolkach jechać? No sobiesko. Dobra, idziemy dalej, do kościoła. Bo tu oglądanie kościoła, jak historia jakoś. Lubisz oglądać kościółki, to idziemy zobaczyć, może jest open. O, gąskiej to będzie życiu. Zamknięta, bo widzę klucz w drzwiach z drugiej stronicy. Kaste. Kaste? Zamknięte. Stęg. Stęg. Ładnie pogada sobie. No, się udało. Tam do góry się jechało na moje saneczki. Tam pierwszy film na moim vlogu to jest gdzieś tam head z 2 km albo 3 i jesteście na sankach. Więc spok, można jechać od razu i na sanki, i na Holmenkollen, i ten kościółek zobaczyć, atrakcji co niemiara. Jesteśmy kawałeczek od Holmenkollen. Tam jest kościół, przy którym byłyśmy. I teraz lecimy do trolla. Historia, skąd się wzięły trolle w Norwegii? Dlaczego właśnie są takie popularne. Historia polega na tym, że trolle podobno są z kamienia. Rodzą się jakby z kamienia i unikają słońca, żeby się w kamień nie obrócić. Dlatego właśnie ten troll, tak podejrzewamy, nie zdążył się ukryć przed słońcem, dlatego zamienił się w kamień. Rzetelne źródło informacji. Zawsze możecie na mnie liczyć. O, tu 2 trolle. Duży troll i mały troll. Patrz, jest jakaś tablica informacyjna z boku. No to po prostu kiedy postawili to. Jest prezentem dla Oslo gminy. Ale omszały z tej strony. Omszały? Kasi challenge. Albo ten, albo ten. Nie, ma internet. Masz jeszcze brutą. Powiedz, że nie podpuszczaj mnie. Nie, tak nie. Jesteśmy na widoku Wegeberg Parken. Stąd mamy super widok na Oslo. Wszystko widać. Oh,
here we go again. Tu też coś creepy.